Nazywam się Jan Skorupa i na co dzień jestem kompozytorem, ale również i jednym z pracowników działu nowych mediów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Nazywam się Wojciech Raszewski, pracuję w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Zajmuję się tutaj dźwiękiem w dziale nowych mediów. Podobnie jak fala rozchodząca się na wodzie, kiedy wrzucimy do niej kamień, tak dźwięk jest falą rozchodzącą się w powietrzu. Dźwięk jest dla mnie bardzo interesującą materią z punktu widzenia muzycznego, jako pewien rodzaj środek propagacji, który pozwala na swego rodzaju ekspresję, badania i tego podobne działania. Dźwięk ambisoniczny to odwzorowanie dźwięku w przestrzeni, w porównaniu na przykład do systemów, które są znane komercyjnie, typu 5.1, 7.1. W tych systemach mamy do czynienia z dźwiękiem przestrzennym również, natomiast w jednej płaszczyźnie dźwięk ambisoniczny to jest dźwięk, który jest zbliżony bardziej do rzeczywistości. Możliwe jest jego odtworzenie w przestrzeni nie tylko 2D, ale również i 3D, co pozwala na rozróżnienie dźwięku nie tylko dookoła nas, ale i również powyżej i poniżej. W dźwięku ambisonicznym mamy do czynienia z reprezentacją całej sfery dźwiękowej otaczającej człowieka. Sfera ambisoniczna jest to konstrukcja przeznaczona do odtworzenia dźwięku ambisonicznego, czyli przestrzennego. W naszym laboratorium znajduje się jedna taka przestrzeń. Składa się ona z 24 niezależnych głośników. Każdy z tych głośników znajduje się na trzech różnych płaszczyznach. Dolnej, środkowej i górnej, po 8 w okręgu. Tak naprawdę im więcej głośników, tym większa precyzja. Całość konstrukcji układa się w swoistą kulę. Ustawienie takie sprawia, że słuchacz znajdujący się w środku, w tak zwanym sweet spocie, czyli punkcie, gdzie sfera ambisoniczna ma swoją największą efektywność, pozwala na to, że słuchacz ma wrażenie dochodzenia dźwięku, tak jakby jest to swoista imitacja tego, w jaki sposób fala akustyczna rozchodzi się w przestrzeni, czyli słuchacz stojący w centralnym punkcie całej sfery jest w stanie doznać w pełni przestrzennego dźwięku ambisonicznego. Do rejestracji dźwięku ambisonicznego używamy specjalnego mikrofonu ambisonicznego, który tak naprawdę jest złożony z czterech przetworników, czyli czterech małych mikrofonów umieszczonych w specyficzny sposób w stosunku do siebie, co umożliwia nam rejestrację całej jakby sfery dookoła nas z uwzględnieniem kierunku, z jakiego dochodzi dźwięk. To jest ta minimalna ilość mikrofonów, 4. To jest tak zwany pierwszy rząd ambisoniczny. Następny rząd to jest już mikrofonów, szybko licząc, 9. Z n plus 1 do kwadratu. W ramach pewnego projektu badawczo-naukowego o nazwie Immersify jednym z naszych zadań było przetestowanie i tak jakby zrobienie pewnych eksperymentalnych nagrań ambisonicznych zespołu jazzowego o nazwie Anomalia. Zespół Anomalia nagrywaliśmy za pomocą mikrofonu ambisonicznego, ale również za pomocą klasycznych technik mikrofonowania, takich jak używamy w studiu. Każdy instrument oddzielnie. Tą ambisonię chcieliśmy potem uzyskać w postprodukcji za pomocą specjalnych pluginów, koderów, dzięki czemu mogliśmy monofoniczne źródła umieszczać w przestrzeni ambisonicznej. Nagrania zespołu Anomalia dokonywaliśmy nie tylko pod kątem dźwięku, ale również obrazu. Za pomocą kamery 360 muzycy stali dookoła tej kamery i dzięki temu możemy za pomocą okularów VR przenieść się w tamto miejsce, stanąć na środku w naszej przestrzeni 24 głośników i posłuchać, jak to brzmiało na żywo. Możemy uprościć słuchanie dźwięku ambisonicznego do założenia słuchawek, mając na przykład nagranie audio-wideo 360.
internecie czy na smartfonie możemy przesunąć palcem bądź obrócić za pomocą żyroskopu. Dźwięk będzie podążał za obrazem również na słuchawkach. Natomiast no, dużo ciekawsze efekty uzyskamy, im więcej mamy dookoła siebie głośników. Nasza instalacja była prezentowana na dwóch różnych konferencjach. Jedna z nich odbywała się w Pradze i było to Network Performing Arts Production Workshop. A druga z konferencji odbywała się w Estonii i było to The Networking Conference w Tallinie. Nasza prezentacja na konferencji w Estonii, czyli właśnie TNC, cieszyła się bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem wśród uczestników całego wydarzenia. Może to nie jest ciekawostka, ale podstawy jakby dźwięku ambisonicznego są już opisane od lat 70. poprzedniego wieku. Stosunkowo niedawno wygasły prawa patentowe do tego typu rozwiązań i dzięki temu mamy w tej chwili swego rodzaju boom. Dźwięk ambisoniczny ze względu na również swoją reprezentację w przestrzeni stereo słuchawkowej za pomocą pewnych środków, pewnych kodeków, które na to pozwalają, jest narzędziem szeroko wykorzystywanym w przemyśle gier komputerowych czy przemyśle filmowym, jak i również samo w sobie ambisoniczne podejście do dźwięku jest bardzo rozpowszechnionym zjawiskiem wśród muzyków elektronicznych, jak i również muzyków wywodzących się ze środowisk akademickich, zajmujących się elektroniką.